Witam Państwa. Dzisiaj mamy 16 sierpnia, poniedziałek. Jak Państwo widzą, znajdujemy się na ulicy Łąkowej. Kawałek dalej jest Różana. I to jest główny bohater naszego dzisiejszego vloga, ale o tym za chwilę. W ostatnich dniach, 13-15 sierpnia, świętowaliśmy, można powiedzieć hucznie, nasze zwycięstwo, 101. rocznicę zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. Każdy z nas mógł znaleźć wiele forum, w których mógłby brać udział. I tak w piątek, tutaj, w tym miejscu, w parku, miała miejsce wystawa, wernisaż pana Andrzeja Macieja Bubowskiego. Pierwszy raz wśród drzew. Może to będziemy powtarzali. I dalej po południu, w sobotę, miała miejsce scena plenerowa, gdzie kilkoro artystów i też zespołów prezentowało swoje utwory. I tutaj też w tym miejscu, w tym parku, w niedzielę miała miejsce Szeroko na Wąskiej. Wśród wielu uczestników i tych, którzy wystawiali swoje wytwory, no i takich mieszkańców jak ja, których żeśmy odwiedzali, oglądali i podziwiali, właściwie prawie wszyscy stwierdziliśmy, że to jest doskonałe miejsce, żeby tutaj tego rodzaju przedsięwzięcia organizować. Zobaczymy, może w przyszłym roku powtórzymy to. Co więcej, wieczorem miał miejsce koncert zespołu Kombi, legendy lat 80. i nie tylko. I przy tej okazji również przyszła taka refleksja, że być może w kolejnym roku Dni Rzeczpospolitej Mosińskiej odbywałyby się generalnie na tym obszarze, przy zamknięciu ulicy Dworcowej. Wtedy ta cała strefa byłaby strefą naszej zabawy, rekreacji, spokoju, bez takich nadmiernych tłumów, bez problemów z komunikacją, z kolizją, samochodami. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku. A już teraz zapraszam na Dni Rzeczpospolitej Mosińskiej w roku przyszłym, być może tu. Te właśnie dwie ulice, czyli ulica Łąkowa i Różana w Pecnej, to są dwie ulice, co do których złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych. Niedawno dostaliśmy pozwolenie na budowę. Całkowita wartość według kosztorysu tej inwestycji to jest niecałe 5 milionów, z czego wnioskowaliśmy 80% kosztów kwalifikowanych. No, wierzymy, że nam się uda. Na wyniki będziemy czekali we wrześniu. I również żeśmy złożyli wniosek na ulicę Dębowskiego w Mosinie, gdzie łączny koszt inwestycji to jest 1 milion złotych około. I też złożyliśmy na 80% dofinansowania. I dla przypomnienia, złożyliśmy wniosek na budowę dróg w ramach Polskiego Ładu. To jest ulica Śmiałego, Krzywoustego oraz Kazimierza Wielkiego oraz na budowę ulicy Kopernika, fragment ulicy Chopina oraz na ulicę Kaszanową. Tutaj czekamy na wyniki. Według zapowiedzi mają one spłynąć w połowie września. No, wierzymy, że przynajmniej część tych zadań uda nam się zrealizować z dofinansowaniem zewnętrznym. Wszystkiego dobrego.